Dzisiaj zrobimy pyszny bigos z cukinii. Do tego celu potrzebujemy około kilograma cukinii, pomidorów około 700 gram, cebuli około 300 gram, białą część mniejszego pora około 150 gram, marchewkę około 250 gram, 3 ząbki trzosku, 4 łyżki oleju do smażenia, ewentualnie smalcu albo masła klarowanego, 3 łyżki koncentratu pomidorowego i pętlę, ewentualnie więcej kiełbasy podwędzanej. Mój tutaj jest taka podsuszana, jeden kawałek kiełbasy myśliwskiej z przypraw: liść laurowa, angielskie ziele, sól, pieprz, papryka słodka. Zabieramy się w pierwszej kolejności za poszatkowanie warzyw. Na pierwszy rzut pójdzie cebula. Cebulę kroimy w kostkę, możemy to zrobić ręcznie, ewentualnie użyć, jak mamy rozdrabniacz, jak nam szybciej i wygodniej. Ja mam takie mniejsze cebule, dlatego użyję trzech, ale mamy dużą, to możemy użyć jedną, taką sporą. Cebulę mamy poszatkowaną, przełożymy teraz do garczka. Pięćdziesiąt gram marchewki kroimy w kostkę, możemy zacząć na tarce, albo możemy użyć rozdrabniacza. Dokładamy do cebuli. Pora już pokroimy ręcznie. Ja go przekroję wzdłuż na pół i w cienkie półplastereczki. Go pociechamy. I dokładamy do reszty warzyw. Nagrzewamy teraz garczek. Do garczka włożymy 4 łyżki smalcu, masła, oleju, w zależności co mamy. I na średniej mocy palnika bez przykrywki podsmażamy. W międzyczasie pokroimy młodą cukinię w pół plasterki. Jak mamy cukinię starszą, no to możemy ją obrać. A jak mamy młodą, to nie obieramy. Cukinii po wypatroszeniu ma być około kilograma. Jak mamy młodą cukinię, no to nawet nie mamy pestek, nie musimy się bawić z pestkowaniem. Kroimy takie większe pasterki, to i tak podczas gotowania się na fajnie rozmiękczy. Dziesięć minut minęło. Teraz do garczka dołożymy cukinię. I dalej wszystko dusimy. Trzy ząbki czosnku kroimy w plasterki. Dokładamy do cukinii, wszystko razem przemieszamy. Do garczka teraz dołożymy jeden liść laurowy i dwa ziele angielskie. Możemy ziele zgnieść w moździerzu, albo możemy wrzucić całe. Dołożymy jeszcze łyżeczkę soli.
łyżeczkę słodkiej papryki i pół łyżeczki pieprzu. Tak więc łyżeczka papryki, pół łyżeczki pieprzu, łyżeczka soli. Wszystko przemieszamy i 10 minut po garczku smażymy. Jak lubimy, możemy dodać paprykę słodką wędzoną, ale ja użyłem standardowej. Dałem tylko płaską łyżeczkę, możemy dać trochę więcej, ale to najlepiej doprawić już na końcu. Teraz zajmiemy się kiełbasą. Jakoś dobrej jakości kiełbasę, może być podwawelska, może być brodzka. Ja tutaj kupiłem podsuszaną i tak jak mówiłem myśliwską. Kroimy w plastry. Kiełbasę mamy pokrojoną, teraz zajmiemy się pomidorami. Pomidory obieramy ze skórki przy pomocy obieraczki, ewentualnie sparzamy i nożem ściągamy. Przy szypułce też twardą część wycinamy. Pomidorów po obraniu i pozbyciu się szypułki mam 700 gram. Kroimy większe kawałki. 10 minut minęło. Teraz do garszka dołożymy kiełbasę. Wszystko przemieszamy, dołożymy pomidory, przemieszamy, przykryjemy i na małej mocy palnika 20 minut dusimy. Dokładamy pomidory. Wszystko razem przemieszamy. Zmieszamy płomień na minimum. Tak jak mówiłem, przykrywamy na 20 minut. Minęło 20 minut. Teraz dołożymy 3 łyżki koncentratu pomidorowego. Wszystko teraz przemieszamy. Sprawdzimy smak. W razie czego możemy dołożyć troszkę papryki ostrej. Jeśli mieliśmy kwaskawe pomidory, możemy dołożyć odrobinę cukru. Ja miałem pomidory bardzo słodkie, także tutaj cukru nic nie będę dodawał. Teraz zaraz sprawdzimy, jak to wszystko smakuje. I jeszcze kolejne 20 minut tutaj gotujemy, ale już bez przykrycia. Jeśli byśmy chcieli, żeby warzywa były jeszcze bardziej rozgotowane, no to możemy gotować odrobinę dłużej. Ale ja tutaj 20 minut nastawię i wszystko będzie tak jak ma być. Bigos w smaku prima sort. 20 minut minęło i bigos mamy gotowy. Jeśli się prawie spodobał, to się bardzo cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.